Chwała Bogu. Chwała Bogu. Otworzymy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział i od 27 wersetu. Ewangelia Łukasza, 14, od 27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Do tego fragmentu. Oto Pan Jezus dał nam taką przypowieść, powiedział słowo i mówi: któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się naśmiewać. Oto w budowie wieży samym początkowym etapem jest wykopać jakiś dół na odpowiednią głębokość, założyć fundament i później na tym fundamencie budować. I końcowym elementem, kiedy wybuduje się wieżę, jest wykończenie tej wieży. Myślę, z zewnątrz, wewnątrz, i jest budowla zakończona. I sam początek to jest założenie fundamentów. I ja chciałbym, żebyśmy króciutko rozważyli, czym jest budowa tej wieży. Co to za wieża, co to za fundament i co to za koszta, które trzeba zapłacić. My rozumiemy w naszym życiu, za wszystko trzeba płacić pieniędzmi. Kiedyś było bardziej handel wymienny, dobro za dobro, usługa za usługę. A dzisiaj my wszyscy pracujemy, zarabiamy pieniądze i już nie ma wymiany takiej coś za coś, ale po prostu my zarobiliśmy i drugim później płacimy. I Pan Jezus mówi: kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I później podaje ten przykład. I my rozumiemy, że wziąć krzyż to znaczy zaprzeć się z samego siebie i płacić pewną cenę. I w tym momencie, kiedy my nie bierzemy krzyża swojego, to my jesteśmy inni od Pana Jezusa. Pamiętam, jakiś czas temu poprosiłem jedną osobę, czy mogłaby mi coś podarować, coś dać. I kiedy okazało się, że ta rzecz, czy jakkolwiek to by nie nazwać, nie byłaby dla mnie, a dla drugiej osoby, z którą widocznie nie była w najlepszych relacjach, okazuje się, że tej rzeczy nie dostałem. I nie tyle problem w tym, czy to prawidłowo, czy nie, ale myślę, gdybyśmy zobaczyli na postawę Pana Jezusa, to tutaj już widać brak krzyża. O, kiedy my nie wchodzimy w Jego ślady i nie robimy tak, jak Pan Jezus mówi do nas. I Pan Jezus tutaj mówi, że jeśli ktoś nie obliczy kosztów, i wcześniej mówi, że szły za Nim liczne tłumy, ale On mówi, kto nie ma w nienawiści, albo inne miejsce mówią, kto miłuje bardziej ojca, matkę, syna i tak dalej, i tak dalej. I możemy to rozciągać i różne rzeczy. Bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I nieraz przychodzi się zapłacić taką wysoką cenę i kiedy ktoś płaci tą cenę, to on dopiero widzi, co to znaczy wiara w Boga i jaką cenę trzeba zapłacić.
Pamiętam jeden człowiek, który przeszedł wiele doświadczeń, wiele prób, wiele takich burz w jego życiu. To pamiętam, jak jednego razu z nim rozmawiałem, on rozpłakał się i mówi: nie myślałem, że tak wysoką cenę mi przyjdzie zapłacić za chrześcijaństwo. I takie bywają momenty, i oto Boże Słowo mówi, że jeśli ktoś nie obliczy kosztów, to może położyć fundament, ale on nie dokończy tej budowli. I nawet kiedy były osoby zgłoszone do chrztu wodnego i my mieliśmy z nimi rozmowę, to my wręcz zniechęcaliśmy. Opowiadaliśmy o doświadczeniach, które przyjdą, o cenie, którą trzeba zapłacić. Dlaczego? Nie dlatego, żeby te osoby zniechęcić i one odeszły od Boga, ale żeby były świadome, jaką cenę może przyjść zapłacić za wiarę w Ewangelię. Różni ludzie różną cenę płacą i kiedy my przyjmujemy prawdę, przyjmujemy Ewangelię, my musimy obliczyć koszta, czy my jesteśmy gotowi, aby to wszystko zapłacić. I chciałbym, abyśmy otworzyli list do Hebrajczyków, 6 rozdział i 1 werset. Jakbym mógł z tego przekładu uwspółcześnionego przeczytać, on tak bardziej wyraźnie to mówi. I dwa wersety bym chciał z tego przekładu przeczytać. To jest 6 rozdział i 1 werset. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. I ten fundament to jest pokuta za grzeszne, złe, za martwe uczynki, i drugie to jest wiara w Boga. Jeżeli te dwie rzeczy, one się zejdą, jeśli my uwierzymy w Boga i jeśli spokutujemy, to dopiero jest fundament, na którym my mamy budować. I tutaj jest napisane właśnie o tym. I może drugi fragment przeczytam, do którego może ciut później bym wrócił. To jest list do Rzymian, 12 rozdział, ale również bym chciał z tego przekładu przeczytać. List do Rzymian, 12 rozdział i 3 werset. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. A więc skromnie, jeżeli ktoś rozumie skromnie, to jest stosownie do wiary. Stosownie do miary wiary. To jest skromnie. Pamiętam, jak jeden z braci, on już nie żyje, on odszedł do wieczności. Jego dosyć mocno znali, ponieważ Pan Bóg do tego brata się przyznawał, ale dlatego, że to było lata wstecz, zdjęć tak nie było, komórek nie było. I ludzie nawet, którzy nieraz się z nim spotkali, słyszeli o nim wiele, ale nigdy nie wiedzieli, jak on wygląda. To był już taki brat starszy w podeszłym wieku. Jednego razu on usłyszał, że w szpitalu leży pewna chora siostra i on pojechał do tej siostry ją odwiedzić i jemu Pan Bóg widocznie powiedział, że chce ją uzdrowić. I kiedy przyszedł tam do tego szpitala, patrzy, a tam cała elita, i biskup, i pastorzy, i inni bracia usługujący z różnych zborów zajechali. No i oni tłumaczą tej siostrze, że to trzeba mieć wiarę, żeby ją Bóg uzdrowił, i tak jej tłumaczą. A ten brat tak stanął, jego zbyt nie kojarzyli z wyglądu. I on w pewnym momencie mówi, że słuchajcie, bracia, słuchajcie, a czy moglibyście tak w praktyce pokazać? Oni jak to usłyszeli, oburzyli się na niego troszkę i tam jemu trochę dali,
A on taki zrobił wygląd, jakby był człowiekiem niewierzącym. I on kiedy tak posłuchał, tak spuścił głowę, tak pokornie i mówi, słuchajcie, jeżeli to, co wy mówicie, to prawda, to ja chciałbym zobaczyć. I oni wtedy pomyśleli, no widocznie jakiś niewierzący, mówią, to my się pomodlimy. I ci wszyscy bracia pomodlili się za tą siostrą, a ona jak była chora, tak i dalej była chora. I oni tak troszkę im wstyd się przed tym człowiekiem zrobiło, że oni tak naciskali na tą siostrę, podpierali się Pismem Świętym, a efektu to nie ma. I kiedy ten brat zobaczył takie ich zażenowanie, to mówi, a ja bym chciał wam, mówi tak, wy w teorii dużo wiecie, ale ja bym chciał wam pokazać praktykę. I mówi, siostro, ty wierzysz, że to, co tu jest napisane, to prawda? Ona mówi, wierzę. Chwilkę z nią porozmawiał, mówi, a ty wierzysz, że jak ja się za tobą pomodlę, to ciebie uzdrowi Pan? Ona mówi, wierzę. On mówi, to ja pomodlę się i w tym czasie ty wstaniesz. I kiedy on za nią się pomodlił, położył ręce na nią i w tym momencie tą siostrę uzdrawia Bóg. I kiedy ona wstała, ci bracia wszyscy patrzą, że ta siostra jest zdrowa, on mówi, bracia, a tak wygląda praktyka. I ja nie uważam, że każdy tak musi mieć. Nie każdy ma taki dar łaski. Ale wiecie, jeśli ktoś przychodzi do szpitala, do chorego i tłuką, że to tylko jego wina, a za chwileczkę na drugiego modlitwę Bóg odpowiada, to niestety trzeba zastanowić się i nad sobą, nad swoim stanem. I tutaj Pismo Święte, ono mówi, aby każdy z nas rozumiał skromnie, z umiarem, to znaczy stosownie lub skromnie, stosownie do wiary, której Bóg udziela. Oto jest skromnie. Wiecie, jak ja przyjdę i będę wam opowiadał, że przeze mnie to takie cuda będą się działy, a nic się z tego nie stanie, znaczy to w ogóle skromnie nie jest. Ale wiecie, jeżeli jakiś specjalista, powiedzmy mechanik, komuś się zepsuje samochód i on wiele nie mówiąc powie, pokaż to, ja ci naprawię i on go naprawi, to znaczy mówił skromnie. Ale jak nie naprawił, znaczy mówił o sobie więcej niż należało. Na uczynkach najlepiej widać, czy ktoś jest skromny, czy nie. I tutaj Pismo Święte mówi, że jeśli zakładamy fundament, czyli jeżeli wierzymy w Boga, i jeśli pokutujemy za grzechy, to my powinniśmy wiedzieć i być gotowi płacić cenę za dalszą budowę. Jest napisane, że to była wieża. I chciałbym, abyśmy odczytali z przypowieści Salomona, 18 rozdział i 10 werset. Imię Pana jest mocną wieżą. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Oto imię Pana jest mocną wieżą. Sprawiedliwy chroni się i jest bezpieczny. Tam jest warunek. Musi człowiek być sprawiedliwy. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział i od 3 wersetu. Albo od 4. Od 4. Albowiem czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Oto była wieża przy Syloe i 18 ludzi, kiedy ta wieża runęła, oni zginęli. Dlaczego? Albo była źle zbudowana, albo są budynki, które dawno są niezamieszkałe i one też nieraz takie mają tabliczki, proszę nie wchodzić, grozi zawaleniem. A więc jeśli jest źle zbudowana, albo jeśli gdzieś jest zaniedbane, to wtedy może dojść do tragedii. I oto Salomon mówi, imię Pana, ono jest mocną wieżą. Ale chroni się do niej sprawiedliwy.
I wiecie, bywają momenty, że my jako ludzie wierzący, opowiadający nawet drugim o Bogu, opowiadający o schronieniu, o łasce Bożej i o tym, co Pan Bóg czyni w życiu, że my możemy opowiadać, ale sami nie znaleźć schronienia w imieniu Pańskim. I był jeden człowiek, on nazywał się Piotr i on miał, myślę, dosyć mocną wiarę, dlatego, że on powiedział: Panie, jeśli to Ty, pozwól, żebym i ja wyszedł na głębie. Pan Jezus pozwolił jemu i kiedy Piotr zaczął iść po wodzie, to przyszedł moment, że on zaczął tonąć i zawołał: Panie, ratuj. Pan Jezus go wyratował i zadaje mu pytanie: czemu zwątpiłeś? Oto przyszedł moment zwątpienia do jego życia i on wtedy zaczął tonąć. Ale do momentu, dopóki on miał mocną wiarę, on szedł po wodzie, a wszak dla człowieka to jest niemożliwe. I bywają momenty, kiedy człowiek mocno wierzy w Boże obietnice i idzie wiernie za Bogiem, to Pan Bóg czyni nieraz takie cuda, które nawet są wbrew prawu fizyki. Jednego razu poszło do Babilonów niemała grupa z narodu izraelskiego i było trzech młodych ludzi, Szedrach, Meszach i Abednego, którzy postanowili nie kalać się wraz z Danielem ze stołu królewskiego. Postanowili być czyści, postanowili żyć tak, jak Pan Bóg im nakazał. I bracia i siostry, i to chwała Bogu, i dobrze, że są tacy ludzie. Ale ja myślę, oni dobrze przeliczyli cenę, że pójście za Bogiem i chęć wypełniania Bożych przykazań, ona może spotkać się z wysoką ceną i oni, ci młodzi ludzie, zapłacili samą najwyższą cenę. Kiedy mieli oddać pochłon przed złotym posągiem, to oni postanowili złożyć ciała swoje jako ofiarę dla Boga. I oni powiedzieli nawet do króla, i przekład warszawski mówi: jeśli nasz Bóg może, to nas wyratuje. Inne przekłady mówią: jeśli nasz Bóg zechce, to nas wyratuje. Nasz Bóg ma moc. Ale oni nie wiedzieli, jaka będzie wola Boża. Czy wolą Bożą będzie objawić chwałę swoją i ich wyratować? Czy może uwielbić się przez śmierć wiernych swoich? Tego oni nie wiedzieli. Ale wiedzieli jedno: prawo Boże zabrania kłaniać się innym Bogom. I oni byli gotowi umrzeć, ale nie złamać prawa Bożego. Oni przeliczyli dobrze cenę i mówią: jeśli my założyliśmy fundament, jeśli my mówimy o Chrystusie, jeśli my mówimy o zbawieniu, bracia i siostry, jeśli my mówimy o Bogu, który jest wszechmogący, to my nie będziemy patrzyli przez swój pryzmat. Wiecie, ja miałem taką sytuację w życiu, kiedy ludzie opowiadali, jak należy, i ja przyjąłem jedną taką rzecz, i tak samo zacząłem mówić. Wiecie, do którego momentu? Kiedy przyszło wypróbowanie w moje życie i to, o czym ja mówiłem w ogóle, ja zrobiłem na odwrót. I ja musiałem usiąść i zacząć analizować, czy ja zrobiłem zło przed Bogiem, czy ja po prostu miałem złe zrozumienie i trzeba je zmienić. I przychodzą momenty, kiedy przychodzi wypróbowanie na to, w co my wierzymy. Ja myślę, że okazało się, że moje rozumowanie było błędne i musiałem je zmienić. Ale przychodzą momenty, kiedy my dobrze wiemy, jaka jest wola Boża, ale mimo tego my jej nie wypełnimy, dlatego że my nie jesteśmy w stanie przejść przez coś. I Szedrach, Meszach i Abednego, oni mówią: jeśli nasz Bóg zechce nas wyratować, to nas wyratuje, ale jeśli nie, to wiedz, my twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi
pokłonu nie oddamy. Będziemy wierni. I my czytamy, co się dzieje. Rozgrzewają piec siedmiokroć bardziej. Wrzucają tych młodych ludzi do pieca. Ci, którzy nawet ich nieśli, poginęli od żaru tego ognia. Ale tych trzech młodych ludzi Pan Bóg wyratował, posyła czwartego i król widzi coś, czego nigdy do tego momentu nie widział. Wbrew prawom fizyki, trzech młodych ludzi chodzi w ogniu, a pomiędzy nimi czwarty, chwała Bogu. I później sam król mówi, oto tych trzech młodych ludzi ofiarowało ciało swoje na ofiarę Bogu, byleby nie złamać jego prawa. Chwała Bogu za takich ludzi, którzy nie tylko fundament założyli, ale te imię Pana było dla nich mocną wieżą, do której oni się schronili, chwała Bogu. Swojego czasu Eliasz, on wiedział, jaka wola Boża, on znał Boży głos, on wiedział, jakie jest Boże wymaganie do jego życia i on poszedł za Bogiem, ja bym tak powiedział, w pełni, na całego, na 100%. Ale kiedy przyszły mocne wypróbowania za tą jego wiarę, bracia i siostry, błogosławiony jest sprawiedliwy i sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale jeśli jego dusza się cofnie, to Pan Bóg mówi, moja dusza w nim nie będzie miała upodobania. I dlatego my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i dostępują zbawienia, chwała Bogu. I oto Eliasz, on wiedział, jaka wola Boża i on poszedł, zapłacił wysoką cenę. Oto sam król Achab wyruszył przeciwko niemu, poszukiwał jego w innych krajach, ale on szukał schronienia w imieniu Pana. I Salomon mówi, imię Pana jest mocną wieżą, ale chroni się do niej tylko sprawiedliwy, chwała Bogu. I Pan Jezus mówi, że byli ludzie, którzy poginęli pod wieżą w Syloe. Co to za ludzie? To byli ludzie bezbożni. I Pan Jezus mówi, jeśli wy się nie upamiętacie, to poginiecie tak samo jak i oni. I Pan Jezus w ten sposób mówi, że nie każdy znajdzie schronienia wieży pańskiej. Ale trzeba, bracia i siostry, nam wierzącym ludziom zapłacić cenę. Jeśli mówimy o Bogu, jeśli mówimy o Jego ochronie, to trzeba nam tak żyć, aby On i jej nam udzielał. I nawet wtedy, kiedy Pan Bóg nie zechce jej udzielić, aby nie gniewać się na Boga, a przyjąć i to z Bożej ręki. Jak swojego czasu Hiob, on miał wielką ochronę i nieraz on chronił się do tej wieży, do imienia Pańskiego, ale przyszedł moment, że ochrona Boża była zdjęta, inaczej był dopust Boży w życiu Hioba, o tak, bo i tak jakaś ochrona była, że diabeł nie mógł dotknąć życia Hioba i w tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob. Ale był wierny Bogu, bracia i siostry. Jak dobrze, jeżeli my będziemy przeliczać cenę, czy my jesteśmy gotowi iść za Bogiem, czy my mamy na wykończenie tej wieży. Żeby nie było tak, że my mówimy o ochronie Bożej, a kiedy jest problem, to sami pierwsi, zamiast do niej się kryć, to od Boga uciekamy. I Pismo Święte, ono mówi, że my mamy rozumieć skromnie, stosownie do wiary. Ja chcę powiedzieć, że gdyby Eliasz w połowie drogi upadł, to ludzie naśmiewaliby się z niego. By mówili, o patrzcie jaki sprawiedliwy i co wyszedł i dokąd doszedł. Pamiętam, rozmawiam z jednym bratem i on mi mówi, wiesz, my przyglądamy się tobie, i my przyglądamy się zborowi, w którym ty jesteś i my oceniamy i zobaczymy, czy wy się ostoicie, czy ty się ostoisz, a ja jemu zadaję pytanie, a powiedz mi, jeśli ja dobrze zacząłem, ale źle skończę, to czy znaczy, że i początek był zły?
Ale ludzie, oni nas oceniają po tym, czy my wytrwamy, czy nie wytrwamy przy Bogu. I ja chcę powiedzieć, gdyby Eliasz, on w połowie drogi upadł, to imię Pana nie byłoby rozsławione przez niego, ale ludzie naśmiewaliby się i mówili, to ten człowiek, który zaufał Bogu. Swojego czasu ludzie tak naśmiewali się nad Panem Jezusem i mówią, zaufał Bogu, niechże go ratuje. A ja dziękuję mojemu Panu Jezusowi za to, że On nie zawołał i nie skorzystał z ochrony Bożej, a mógł z niej skorzystać. I nie jeden, i nie dwa legiony zeszłoby aniołów na ziemię, aby wziąć w Jego obronę. Ale On, żeby ciebie i mnie zbawić, On nie skorzystał z ochrony Bożej, chwała Bogu. Swojego czasu apostoł Paweł, który miał obywatelstwo rzymskie, on mówi, że on jest obywatelem rzymskim. I człowiek, który usłyszał, że jego ubiczowali, sam był wysokim człowiekiem, był dowódcą, miał ludzi pod sobą, napisane, że gdy usłyszał o tym, że Paweł jest Rzymianinem, przestraszył się. Bo nikt nie mógł wydać kary obywatelowi rzymskiemu bez wyroku sądowego. I apostoł Paweł o tym wiedział. I mówi, wy bez wyroku mnie, obywatela rzymskiego, biczujecie? I ludzie przestraszyli się, bracia i siostry, a my jesteśmy obywatelami nieba. I za nami w ochronę stoi Bóg i Jego Słowo. Ale ja chciałbym, abyśmy wyżej nawet niż komfort i ochronę Bożą ocenili chwałę, którą możemy przynieść dla imienia Pańskiego. Abyśmy we wszystkim chcieli widzieć chwałę Bożą. Abyśmy nie tylko mówili, Boże, ten człowiek uczynił mi zło, a więc odpłać jemu za to, co on mi zrobił. Ale żebyśmy szukali chwały dla Boga. I Pan Jezus mówi, jeśli ktoś nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I przy tej całej budowli, przy tej całej historii, o której Pan Jezus nam opowiadał, bracia i siostry, to jest mowa o ukrzyżowaniu swojego ja, o nieszukaniu swojego. I jeżeli ktoś założy fundament, jeżeli ktoś uwierzył w Boga, uwierzył w Boże Słowo, jeżeli ktoś spokutował za swoje grzechy, to Pan Jezus mówi, trzeba usiąść i przeliczyć koszta. Bycie dzieckiem Bożym to płacenie ceny, szukanie woli Bożej. I jak dobrze, abyśmy umieli się skryć pod skrzydłami Bożymi i w Jego woli. I pamiętam jeszcze jedno świadectwo, bym opowiedział. Była jedna dziewczyna, jej ojciec zachorował dosyć mocno i ona modliła się o to, aby Pan Bóg uzdrowił jej ojca, a w międzyczasie na dyskotekę poszła, w międzyczasie pobawiła się i kiedy jej ojciec zmarł, ona obraziła się na Boga, przestała chodzić do zboru i kiedy jeden z braci ją spotkał, porozmawiał z nią, to mówi, słuchaj, dlaczego ty przestałaś chodzić do zboru? Ona mówi, że ona zawiodła się na Bogu, bo ona modliła się do Boga i Bóg nie odpowiedział na jej modlitwę. I on wtedy z nią rozmawia i mówi, słuchaj, to ty zrobiłaś błąd. Ty wzięłaś wersety, które są skierowane do wiernych dzieci Bożych, do tych, którzy sprawiedliwie chodzą przed Bogiem i chciałaś uchwycić się za Boże obietnice skierowane do takich, ale sama nie żyłaś tak, jak należy. I dlatego ty rozczarowałaś się i zgorszyłaś. I bracia i siostry, na niejedną osobę taka wieża upadła. Wieża, która nie była zbudowana zgodnie z Bożymi standardami. Ale imię Pana jest mocnym schronieniem. Imię Pana jest mocną wieżą, ale chroni się do niej sprawiedliwy.
Ten, który bierze krzyż swój i idzie i naśladuje naszego Pana Jezusa. I ja chciałbym, abyśmy skłonili nasze kolana i abyśmy spojrzeli w swoje serce, czy my naprawdę niesiemy ten krzyż, czy my przeliczyliśmy koszta, żeby ludzie nie naśmiewali się z nas, a co gorsze z naszego Zbawiciela. Aby nie było tak, jak jednego razu jeden człowiek pokazał mi filmik taki na komórce, a tam kabaret i naśmiewają się z jakichś chrześcijan, którego policjant zatrzymuje i pierwsze słowa, które słyszy, to alleluja, ty zbawiony. Wiecie, ludzie naśmiewają się, już nawet świeccy ludzie naśmiewają się z tego rodzaju chrześcijaństwa. Ale Pan Bóg chce, abyśmy służyli Jemu tak, jak Jemu to jest miłe. Abyśmy oddawali Jemu cześć z nabożnym szacunkiem i z bojaźnią. Aby ludzie nie naśmiewali się z naszego Pana, ale aby ludzie, oni szukali schronienia w takim Bogu. Amen.